Cześć, witajcie. Pora coś nagrać. No powiem wam, że miałem nagrane trochę roboty przy BS-ie i przy innych sprzętach, ale przez awarię sprzętu telefonicznego uciekły mi wszystkie nagrania. Nie wiem, co się dzieje, mam jakiś problem, ale mniejsza z tym. Walka ostatnio trochę podziałałem. Stare grzebienie z rotorów, tu nowe. Kosz sitowy stary. No i co? I z tej strony mamy sprawę tak. Podczyszczone, podmalowane. Koła założone pierwsze od rotorów. Na separatorze obydwa. Jeszcze co prawda nie są ustawione, zaciśnięte. Na razie je założyłem. Łożyska. Tutaj dwa nowe, tutaj dwa nowe. To jeszcze raz zdejmę, bo tu jest jakiś podejrzany luz. Tą tulejkę wymienić. Tak samo tu leży jeden przygotowany już na nowych łożyskach zapinać. A drugi niestety był uszkodzony. Ale będąc w zatorze wykręciłem sobie taki napinacz dobry. No i co? Nowe paski. Założone. Raz jeszcze kwestia ustawienia tego wszystkiego w osi. Żeby się nic nie cięło, pasków. Ale to na razie jeszcze nie ustawiam, bo tak paski będę ściągał za chwilę. Bo jak zdejmę listwy i będę zakładał nowe, to będę musiał je wyważyć nieco, tak że będę musiał każdy z osobna kręcić. A mi zostało dziś na rano zdjęcie. Ostatni cały. I tego jeszcze z pół. Także kręcę. No i udało się. Wszystkie listwy stare zdjęte. O, się wietrzny dzień zrobił. O! Zaraz tam wejdę. O! Tak to wygląda. W domu jeszcze w niektórych są zakamarkach. Podkładki pozostawały, ale to zaraz magnesem się przeleci. O, blaszki wyważające cała hałda. I teraz tak. Popuściłem na tych śrubach. Widzę, że to chyba nigdy nikt nie używał tej regulacji. Dziwne, że kombaj się zapychał. Klepiska praktycznie opuszczone były do maksa. No, do maksa. No, były tu. Śruba od regulacji stała kołkiem. Ale po dniu walki udało mi się praktycznie dzisiaj cały piątek sobie miałem wolny, poświęciłem na to. Tu tak samo poszło. Tu. I teraz zaraz przejdziemy tutaj z te zakamarki. Hopsasa. Teraz klepiska opadły i nie ma listy zębatych. Więc myślę, że powinny śmiało dać się wyjąć. One są tu gdzieś. Ostatnie jest chyba. Muszę zdjąć listwę od czujnika strat. Ostatni jakoś powinien być przykręcony. I teraz jeszcze dużo nakrętek widzę mi zawisło i podkładek. Wszystkie klepiska są do wyjęcia. Bo pierwsze jest krzywe niestety. Z tego co wiem, w szkole się im zapychał BS zawsze na pierwszym klepisku. Podejrzewam, że to było przyczyną. Czy się zapychał? Nie wiem, czy to stąd widać. Ale jest wykrzywiony. Także może jutro przy sobocie je zrzucę. Spróbuję je uratować. Ale za to końcowe są w ładnym stanie i zrobię podmiankę. Tylne dam naprzód, bo są zawsze mniej wyrobione, a przednie na tył. I teraz tak. Napinacz ten do rotora, co przywiozłem z zatora. O, nawet się zarymowało. Tu wbiłem nowe łożysko do mojego, to jeszcze raz wyjmę. Przełożę nowe łożysko do tego. Teraz tak. Nowy typ dźwigni do nowego kosza. Zaraz wam pokażę, gdzie jest różnica. Tu jest to samo łożysko.
W starym typie mieliśmy tutaj tulejkę i dodatkową dźwignię, a w nowym jej nie mamy i cały sukces na tym polega. Bo w starym typie był sworzeń tutaj, sworzeń się przykręcał, wychodził w tą tuleję i łączył z tym, a w nowym typie przykręcamy to bezpośrednio do kosza, bez tego łącznika. I myślę, że przez to też nie rwie w nowszych. To już jest patent z niebieskiego BS-a. Ten, z którego brałem, to był jeden z ostatnich chyba czerwonych, bo po 130 numerze chyba ramy, czy 120. I on miał już rozwiązania z niebieskiego BS-a. Z niebieskiego wziąłem osłonę chłodnicy, bo ją się pomaluje na czerwono. Była zmasakrowana, ale... Oczywiście wziąłem w komplecie z koszem parę opraw plus te oryginalne blaszki regulujące, bo to musi być. No i zaraz wam pokażę, gdzieś tu w tym majdanie stoi najważniejszy cel wyprawy. Kosz sitowy z całymi sworzniami. Jeden. I wyszło tak, że pojechałem do Tomka po jeden, ale z mojej miłości, że tak powiem, do bizonów, kupiłem dwa kosze sitowe, bo jeszcze dwa były, także zawsze już zostanie trochę części, można będzie następnego BS-a kupić. Także biorę się powoli za kręcenie, bo czasu coraz mniej, rzepak kończy kwitnąć. Jeszcze oprócz walki z BS-em trwa walka ze składaniem silnika do rekorda. To dzisiaj pierwszy raz w tym sezonie gigant. Wyjechaliśmy z garażu, naładowane baterie po zimie uruchomiliśmy, bo jest mała awaria. Baterie wrzucone. O, jak widać, nie wiem czy w tym słońcu widać, jest bok mokry. Po zimie się okazało kałuża, wyciek. Cały sezon było dobrze. Tu jest taki dekielek na trzy śruby i spod śrub puścił olej. A to jest dekiel, który trzyma łożysko całej pompy główne stożkowe. Będę go musiał wykręcić i śruby na jakiś klej uszczelniający wrzucić. Bo miedziane podkładki nic nie dają, bo to przepływa przez gwint. A do tego w zeszłym roku na koniec żniw posiepał się pas. Tu jest 5 HB, a zostały tylko 2. A na dwóch to mocarni nie pociągnie przy tym przerobie. O, tu mamy pas 5 HB 2240 bodajże, coś takiego. Leż, wisi już przygotowany. Także dzisiaj wszystkie klapy po zimie były tworzone, został dziś puszczony w ruch, pochodził, nagrzał się trochę. Chwilowo ma zalaną wodę, bo w tym roku mamy zamiar uszczelnić, tam było kilka jeszcze drobnych przecieków. O. BS to jest mały w porównaniu do tej przepustowości. Opsa! Także kilka poprawek jeszcze posezonowych. Chyba te blachy całą zdejmę wnęką i tu cały bok, nie wiem, bo chcemy uszczelnić ten hydrostat, bo nie lubię, jak ten kombajn jest mokry. I nie wiem, czy nie wyjadę całym motorem, bo jest coś mokra miska od spodu. Czy gdzieś się nie przetarła, a tak nie może być, żeby tak zostało. Także będzie trochę porobione. Myszy wygonione. Wietrzy się póki słońce, na noc go może wepcham, znaczy wepcham, wiadę, odpali się i tyle. Jutro pewnie przy sobocie coś tam będzie, ojciec w nim dłubał, a ja się wezmę za BS-a. Także jak widzicie, walka trwa, tylko nie zawsze wszystko jest czas skamerować. I ostatnio, tak jak mówię, miałem problem ze sprzętem, ale postaram się nadrobić zaległości. Także na tę chwilę wam montuję. 8,8 rok, rekord 8,9, BS 90, także 3 roczniki pod rząd. Także ja się biorę za robotę i na razie tyle, cześć.